Dzisiaj vloga kręcimy w nowym miejscu. Nowo otwarta myjnia, Sojczyk Detailing, Krakowska 161 Kielce. Cześć, siemanko, witamy Was w mini Eskar w Kielce. Ta oto BMW przyjechała do nas na detailing wnętrza. Wypraliśmy tutaj fotele, podłogę i podsufitkę. Wyczyściliśmy i zakonserwowaliśmy plasticzki. Dywaniki także zostały wyczyszczone i zaimpregnowane. I wiadomo, podstawowe odkurzanie, mycie szybek. I jest gotowa do odbioru przez klienta. Myślę, że będzie zadowolony, bo naprawdę fajnie wyszło, tym bardziej, że jest tu jasny środek. Ogólnie jasne wnętrza są bardzo ciężkie do wyczyszczenia z tego względu, że tkanina po prostu łatwiej przyjmuje zabrudzenia i są one cięższe do wyciągnięcia z tkaniny i z gąbki. Dlatego też tutaj stosujemy troszkę mocniejsze środki niż do tkanin czarnych, ale myślę, że wszystko wyszło tak, jak powinno być. Fotele są teraz odświeżone, milsze w dotyku, tkanina jest bardziej elastyczna. A wszystko robione bezpiecznie dla tkaniny, także na pewno nie uległa ona uszkodzeniu. Mamy tutaj właśnie folię, którą przygotowuję ten samochód od 2 dni, wiem o nim od dawna, nie wiedziałem, w jaki kolor będzie oklejany. I się pozytywnie zaskoczyłem. Jak to jest jeszcze mat? Tak, Maci, super. Chyba kojarzę, że w podobny kolor w macie oklejałem już tak tego Lancera 10. Daj to, bardzo ładnie wyszło. Czyli znasz temat, już można powiedzieć. No. Tylko nie tą formę, ale dobra, bardzo ładnie wyglądało. Myślałem się, że jeszcze dach pewnie będzie na czarno, bo jest panorama i ładnie to się zgra z pomarańczą. Tym bardziej, że dach był czarny. Działamy. To myślisz, że 2 godziny roboty i gotowe, nie? Tak, no za 2 godziny klient przyjeżdża, 15 minut klejanko, 1,5 godziny składanie. Wyrobimy się w terenie.